Ten podły je... glut spysiński. Patostreamer Kawia, którego szkodliwe i niebezpieczne zachowanie nagłośnił Konop. Róża, jeszcze nie. Ponownie sprawdza granice ludzkiej głupoty. Wydawało się, że po wcześniejszych akcjach z pryskaniem ludziom gazem w twarz, czy też groźba w kierunku Mikołaja, ciężko mu będzie zaskoczyć publikę, ale niestety ten idiota nie ma żadnych zahamowań. Tym razem... Podoba mi się, że z KFD współpraca. Najsik. Powiem wam, moi drodzy, że bardzo podoba mi się, że obecnie zauważyłem taki trend na polskim YouTubie, że coraz więcej kanałów komentarzy zaczyna na przykład używać mocniejszych słów na swoich filmach. Także fajne, że nie tylko osoba, która głupio się zachowała, tylko na przykład ten idiota, ten kretyn. To mi się podoba, ponieważ jak ktoś jest faktycznie kretynem, to powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Rzucił na Twittera post z ogłoszeniem własnej śmierci. Jako rodzina Marcina... Śmierdzi chyba. Byśmy potwierdzić. Śmierdzi to ten gość, jego zachowanie. Dzieć informację, która w kilka godzin obiegła cały internet. Jesteśmy wszyscy zdziwieni i nie znamy większych szczegółów. Prokuratura bada sprawę. I już w tym momencie... Mocniejsze słowa, mocniejsze odebranie. No odbiór na pewno wtedy jest mocniejszy takich materiałów. To akurat prawda. Zostaną zapamiętane na dłużej na pewno. Jest ostro, ale dla Kawiaka to było za mało i w komentarzu dodał zdjęcie z upozorowanym widzem. Z wiadomych względów nie mogę i nie chcę pokazywać zdjęcia bez cenzury, ale... Mimo że oczywiście zdjęcie jest tylko fejkiem, to automat YouTube'a i tak potraktowałby to jako coś prawdziwego. Po pierwsze, karnisz nie utrzymałby takiego ciężaru, a po drugie, pod jego stopami widać specyficzną ciemną plamę. W komentarzach można było znaleźć post, który Kawiak wstawił chwilę wcześniej, gdzie widać było, jak stoi debil. I na podstawce. Dopiero kolejna wersja była z usuniętą podporą. Również na Instagramie, który oczywiście został ustawiony na prywatny, Kawiak dodawał posty, żeby podkręcić atmosferę. Krąży również screen rzekomej rozmowy Kawiaka z kumplem, z której wynika, że to ustawka i że po prostu w ten sposób chciał przestraszyć Konopa. Skala głupoty, ale i szaleństwa wykracza... Śmiesznie, nie? Że gościu teraz nic nie robi. W sensie odwalił taki syf, bo najpierw było tak, że Konopski o nim nagrał coś, nagrywał. On mówi, że no, jak jesteś taki kozak, to znajdź mnie, albo ja cię znajdę i przyjadę do ciebie, już mam twój adres, już ja do ciebie jadę. I później mówił, no, mam taki zakład dla ciebie, że czy na pewno policja mnie znajdzie, czy na pewno będę do końca roku siedział w więzieniu, czy takiego, nie? I później Konop nagrał jeszcze raz film, po tym już nic nie odpowiedział i potem właśnie wstawił to, że niby nie żyje. I od tego czasu jest cisza. Więc jestem ciekaw, czy nie ma pomysłu dla siebie, czy może jakieś konsekwencje już go, jakaś ręka sprawiedliwości już go dotknęła, czy może jednak, dalej będzie udawał, że nie żyje. To też jest ciekawe. Poza skalę i moim zdaniem ten gość jest chory psychicznie. I mówię to całkowicie poważnie, że powinien zacząć się leczyć, zanim zrobi krzywdę sobie albo ludziom dookoła. Dla Mikołaja to kolejny dowód do i tak bogatej teczki, która zgodnie z mocnymi zapowiedziami zapewne zostanie otworzona w sądzie. I pora na... To jest akurat ciekawe, ponieważ również pozorowanie własnej śmierci jest karalne w polskim prawie. Więc gościu dalej konsekwentnie kręci bata na samego siebie. Wydawało się, że po wcześniejszych akcjach z pryskaniem ludziom... ...pisać, photoshopować zdjęcie, że niby ktoś się powrócił na karniszu. Nie, Marcina. ...rozmowy Kawiaka z kumplem. Nie, Konopski Hackers wrzuca, która nie wie, że jest... ...story. ...wynika, że to ustawka i że po prostu w ten sposób chciał przestraszyć Konopa. Prawda jest taka, że jeśli robi się nagonkę, nawet jakby w kierunku osoby, która nie jest... zero-jedynkowo, wiesz, jakimś super spokoziomem, ale ma tam swoje za uszami. Ale też znamy jakby szersze spektrum tej osoby, nie? Czyli na przykład Mateusz Murański. Było dużo osób, które nie lubiło Mateusza Murańskiego, ale też były osoby, które go lubiły. Wiadomo, że w momencie kogokolwiek wielu fanów się pojawia, nie? Michael Jackson, Nibylandia i te wszystkie sprawy. Wiesz, przez ileś lat najlepiej sprzedawane albumy, nie? Te, które już wydał, nie że coś nowego. Paul Walker, jak rozbił się samochodem, to w przeciągu tam, nie wiem, tygodnia zdobył 50 milionów fanów na Facebooku. Dziwne to jest, nie? A, ja też go kochałem. Lubię. No. I na przykład z Mateuszem było to samo. Bardzo, bardzo cisnęli po Mateuszu, a w momencie, kiedy pojawiła się informacja, to ludzie, jeszcze jak nie było wiadomo, że wiesz, jeszcze nie wykluczała się żadna możliwość, to dużo osób pisało, wy jesteście winni, to był dobry człowiek, a popełnił takie były komentarze. No jedni mówili o jakichś lekach, potem wszystko to zdementował Jacek Murański i powiedział, że to bezdech senny. Powiedzmy, że jest to możliwe. Tylko, że w tym wypadku myślę, że ludzie by... Nie znalazłaby się żadna osoba, która przyszła i by powiedziała, nie no, Kawiak spoko był, a Konopski go zaszczuł. Nawet jeśli rzeczywiście popełniłby... No właśnie, czasem mnie to zastanawia, nie? Bo ja też otrzymywałem wielokrotnie takie wiadomości, takie komentarze otrzymywałem, że na przykład, czy nie boję się, że Klaudeliza albo właśnie Julka coś sobie zrobi i później będzie na mnie.
ja gdzieś tam zawsze miałem to na uwadze i dopiero teraz w sumie, to co Nitro teraz mówi, tak mi dało do myślenia, czy faktycznie ludzie by mnie obwiniali o to, że ona coś sobie zrobiła, czy raczej, znaczy na pewno kilka osób byś takich znalazło, bo wiadomo, że ludzie są różni, natomiast czy faktycznie tych ludzi byłoby aż tak dużo, czy jednak wiedzieliby, że nie chciałem, żeby coś jej się stało, natomiast komentowałem jedynie jej zachowania, które nie były fair. Dopiero teraz o tym pomyślałem, że w sumie mogłoby nie... Że z jednej strony mogłaby być na mnie nagonka, bo przecież o nie nagrywałem, jestem złym człowiekiem. Z drugiej strony te nagonki mogłyby też nie być, ponieważ nie nagrywałem po to, żeby ona coś sobie zrobiła, nie? Ludzie albo dobrze to mówi. Też mają jakby złość w stosunku do tego człowieka, bo powiedzieli bardzo mu dobrze, to też trzeba sobie zadać pytanie, czy warto jest takim człowiekiem, który po cudzej się mówi, że bardzo mu dobrze, a z drugiej przeszliby totalnie obojętne, nie? Jakby w ogóle ktoś miasto dalej, a ty nawet nie wiesz, kim był, nie? I myślę, że to też pokazuje, jak bardzo go ludzie nie trawią. Ale też z drugiej strony nie ma co się dziwić, bo o wielu postaciach w internecie, na przykład Amadeusz Ferrari, nie? Taki ostatni. Są ludzie, którzy go kochają, są ludzie, którzy go nie lubią, są ludzie, którzy są neutralni. Wiele ludzi ma mu coś za złe, na przykład teraz na akcji Tańcula Ferrari są te o tych trójkątach i tak dalej mówił, to niektórzy mówią, o tak, dobrze, Tańcule, a inni mówią, nie, no aż taki prywaty nie powinno się wyciągać, nie? Jakby masz fragmentację, ludzie są podzieleni. Ale tutaj, no co wiesz o chłopie? Że chodzi za donaty, czy dla poklasku gazuje ludzi gazem na imprezach, żeby o nim mówili. Robi sobie jakiś challenge w galerii handlowej, że klepie dziewczyny po dupie. Podaje alkohol psu, gdzie przy bardzo niskich dawkach jest to śmierć dla czworonoga. Oszukuje ludzi na Oliksie, gdzie sprzedaje jakieś uszkodzone telefony i tak dalej. Wiesz, grozi w wyzywa jakichś ludzi prywatnie, zastrasza ich. Nie widzę w tym człowieku, żeby w opozycji stały jakieś dobre czyny, bo nie stoją, nie? Więc jeśli on sobie wymyślił, że jak upozoruje swoją śmierć, nagle wszyscy go będą kochać, to mogłoby się to wydarzyć, gdyby wszyscy go nie mieli za skończoną śmiecia, dno społeczne i typa, którego trzeba się pozbyć w postaci odizolowania go od społeczeństwa. Bo ten typ jest w 100% toksyczny, nie? Są ludzie, którzy robią trochę zła, trochę dobra. Można z nimi popracować nad tym, żeby się wyzbyli tych negatywnych cech, nie robili złych rzeczy i żeby skupili się na tych dobrych, które robili, nie? Ale jeśli chłop, wiesz, żyje z przekrętów, utrudnia ludziom życie, napada, grozi i to jest jedyne, co robi, no to jakby zero-jedynkowo można stwierdzić, że zwykłą i tak jak szkoda zazwyczaj człowieka, tak tej szkoda by nie było, po prostu. Ja nikomu źle nie życzę, ale jeśli by podjął taką decyzję, to jakby to by była jego decyzja i ten, i oczywiście nie namawiam, nie? Byłaby to jego decyzja i ja nie uważam, że tak, że on sobie wymyślił, o, konop będzie obsrany, bo pomyśli, że... No tak, no właśnie to jest to, że ja zawsze mówiłem, że jak ktoś umiera, to nie znaczy, że to, co o nim myśleliśmy, jakby się zeruje, nie? I to jest właśnie zawsze takie błędne myślenie, że ja pamiętam, jak było właśnie w przypadku Mateusza Morańskiego i kilka ludzi mi pisało na czacie, no, teraz to ci pewnie głupio, że tak o nim pisałeś. No, teraz będziesz mówił, że jednak wycofujesz się ze wszystkiego? No właśnie, ale zresztą wiem, że nie wycofuję się. Tylko jak oglądaliśmy konferencję z nim, no to mówiłem, że pajacem jest i tak dalej, że kompletnie nie podoba mi się, że za każdym razem jak się pojawia na ekranie, to od razu mówiłem, żeby skipnęli, bo znowu będzie pierdzielił głupoty. I to, że mi Mateusza szkoda, i faktycznie dziwnie się wtedy poczułem, że tak młodego chłopa nie ma. I to właśnie dlatego, że przecież wiek, że dopiero co go komentowaliśmy na konferencjach, że to samo podwórko. I wiecie, i tak naprawdę mówiłem, że gadał głupoty i tak dalej, ale nigdy nie chciałem, żeby, nie wiem, w tak młodym wieku odszedł, nie? I właśnie to mnie zawsze gdzieś tam trochę denerwuje, że ludzie w momencie, gdy komuś, wiecie, nie, dzieje krzywda albo właśnie odchodzi z tego świata, to od razu udaje, że on nic takiego nie mówił. No nie, no za życia był takim człowiekiem, komentowałem go w taki sposób. Po śmierci może mi być go szkoda, też nie musi, nie? Ale faktycznie wiem, że to, co powiedział teraz Nitro, że faktycznie w momencie, gdyby Kawiakowi faktycznie coś się stało, to ludzie mówili, no to jest właśnie wasza wina, kanał w komentary, chłopak tylko chciał rozgłosu, nie był wcale złym człowiekiem, nie? A gdyby dalej żył, to ta sama osoba dalej by go cisnęła, nie? Także ciężko. Robiłem, No nie, bo jakby Konopski miał rację. To nie jest tak, że Konopski cię pomawia od miesiąca, od dwóch miesięcy, od jakiegoś czasu, albo mówi rzeczy, które nie powinny być publiczne. Jakby on komentuje twoje publiczne zachowania, twoje oszustwa, twoje przekręty, twoje napaści. Nie ma tylko rodziny, bo jednak śmierć bliskiego. Ale z tego, co ktoś zarzucił, nie wiem, też jest z tym prawdy, bo jakby ja tej rodziny nie znam, to ponoć rodzina go wyautowała i on z rodziną się nie trzyma, tak? Rodzina go odpulała. Ale to samo, co mówiłeś o złych ludziach,
chuj trzymać takie coś i płacić z podatków na leczenie albo resocjalizację takiej mędy. No bo myślę, że do momentu, kiedy nie przekroczysz takiej faktycznej granicy, że komuś rujnujesz życie, to ten kontrakt społeczny dla mnie to jest po prostu taki niepisany kontrakt, który wszyscy mamy żyjąc w społeczeństwie, gdzie obowiązują jakieś normy i wedle nich mniej więcej trzeba się trzymać. W idealnym cukierkowym świecie to wiesz, nikt nie pije, wiesz, nikt nie jeździ za szybko samochodem i tak dalej, ale są rzeczy, które już jakby wykluczają cię moim zdaniem z życia w społeczeństwie, nie? Wiesz, jeśli krzywdzisz dzieci, jesteś gwałtowny i tak dalej, to jakby nie ma dla ciebie miejsca w społeczeństwie, bo zaufanie jakby społeczeństwa do ciebie się wyczerpało. Nie ma, jakby nie chcemy ci znowu dać możliwości życia w naszym społeczeństwie. W naszym community, tak? Identycznie. I tyle. W jego przypadku, ja nie wiem, czy on jest na coś chory, czy nie jest chory, wiesz, no tak de facto nie zabił nikogo, nie? Nie skrzywdził, nie wiem, jakiegoś dziecka, wiesz. Myślę, że nawet jak, wiesz, jest to mega niesie bardzo duże ryzyko, jak na przykład ktoś pójdzie, cię spryska na leczenie psychiatryczne, bo to, co on robi, nie jest normalne, ale no nie uważam, że kara jest tutaj adekwatna, nie? Więc no, jaka kara wedle twojej opinii takiego zjeba? Warto by było go odizolować do jakiegoś ośrodka i nie wiem, niech tam psychiatrzy spróbują go przebadać, bo chłop, ja nie jestem psychologiem ani psychiatrą, ale chłop... Ale w sumie to mnie zastanawia, nie? Że faktycznie gościu ma 18 lat i nie widzi w swoich zachowaniach nic złego, nie? I to tak naprawdę nic złego, to nie jest nawet coś takiego, że nie wiem, że tylko na przykład, nie wiem, zaczepia kogoś, albo wydaje się w bójki i tyle, tylko faktycznie tutaj chodzi z tym gazem, to jest raz, daje psu piwo, czy tam jak się tylko, gorzej niż piwo, coś jak się alkohol mocniejszy, to jest dwa, bawi się w jakieś sprzedawanie zepsutych iPhone'ów, to jest trzy, cztery, że grozi w ogóle, że do kogoś przejedzie i komuś coś zrobi, pięć, że teraz upozorował niby to, że nie żyje, także to nie są takie, nie wiem, to nie są jakieś takie zachowania, no, niegrzeczny chłopak, tylko według mnie to jest coś faktycznie już takiego jednak mocniejszego, nie? Mówię, nie znam się, natomiast no, nie jest to jakiś bunt wieku młodzieńczego, tylko coś faktycznie musi coś się chyba z banią dziać. No. Moim zdaniem ewidentnie ma zaburzenie, poczucie, co jest dobre, a co jest złe. No. Jeśli ktoś, jakby ludzie się chuj dają podpuszczać do różnych rzeczy, są w stanie jakby dla swojego dobra zrobić różnych rzeczy, ale jednak ich hamuje sumienie, albo takie poczucie wewnętrzne, że to, co robią, nie jest do końca okej. Czy ja mogę wyjść na ulicę, kogoś spryskać gazem za darmo? No mogę to zrobić, ale wiem, że to nie jest okej. Oszukiwanie ludzi na telefon też wiem, że to nie jest okej. Myślę, że też ta sprawa jest tutaj na tyle medialna, że przydałoby się zrobić taką typową pokazówkę, nie? Żeby ludzie, którzy myślą, że to jest droga do tego, by osiągnąć sukces, też się zastanowili dwa razy. Tam Konop dał chyba jakiś kontakt, tak jak ja nie zawsze się muszę zgadzać z rzeczami, które robi Konop, nie muszą mi się podobać i tak dalej, tak tutaj uważam, że ma w 100% rację, jeśli on prowadzi jakiś spis czy jakąś pomoc pokrzywdzonym przez tego chłopa, który najwidoczniej nawet nie zważa na to, co robi, nie? Dostaje jakieś zawiadomienie na policję, on mówi, nie chce mi się iść, tego oszukałem, tamtego oszukałem. Typ jakby nie rozumie, co jest zabawą, co jest internetem i dla niego, jakby dla każdej racjonalnej osoby, wiesz, pozorowanie swojej jest obrzydliwe, nie w porządku, a dla niego jest fajnie, bo dostaje rozgłos. No, dlatego się naprawdę zastanawiam, czy... Zastanawiam się, jaki będzie finał w ogóle tego człowieka w internecie i zastanawiam się faktycznie, co on dalej będzie kombinował, nie? Co on dalej będzie, nie wiem, myślał. Z myśleniem to nie ma wiele wspólnego, ale co dalej będzie robił? Co dalej będzie się, nie wiem, z nim działo po prostu? No nie wiem, powiem wam szczerze.